Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj będzie to takie bardzo luźniutkie spotkanie ze mną. Dlatego przygotuj sobie jakąś pyszną, pachnącą herbatę, aby ten czas był przyjemny i fizycznie, i psychicznie. Chciałabym dzisiaj omówić kilka ważnych rzeczy z przeszłości, z przyszłości i z teraźniejszości, ale jest to takie naprawdę bardzo, bardzo luźniutkie. Nie będziemy zgłębiać danego tematu, tylko tak zrobić taki przegląd z lotu ptaka. Ja to zawsze tak nazywam z lotu sokoła, czyli wzbijamy się w powietrze, patrzymy na wszystko dookoła i wszystko staramy się ogarnąć w tym samym czasie. Wówczas mamy takie szersze pole widzenia i nie koncentrujemy się na detalach, ale koncentrujemy się na całości. I teraz tak. Dokładnie 20 marca miała miejsce równonoc. I z pewnością już czujesz w Twoim otoczeniu, że od tego momentu już czuć wiosnę, już czuć ją dookoła, szczególnie na tej naszej, w naszym kraju, w Polsce, czy w Europie Północnej, czy w Ameryce Północnej. I wszystko zaczyna być takie bardziej aktywne. I u mnie jest to dokładnie odwrotnie. Czyli dla mnie w tej chwili zaczyna się taki spokojniejszy okres czasu, można tak nazwać, ponieważ gdy na przykład w Polsce panuje ten czas zimy, to ja osobiście mam zawsze najwięcej pracy, bo to jest taki moment, w którym bardzo wiele osób potrzebuje mojej pomocy takiej osobistej, czyli nie poprzez filmy, nie poprzez spotkania publiczne, ale właśnie takiej osobistej, takiego spotkania twarzą w twarz, czy kontaktu telepatycznego. I dokładnie to jest taki moment, gdy brakuje światła i te istoty, nazwijmy je tak, demoniczne, istoty mroku, są bardzo aktywne i praktycznie mieszają w każdej dziedzinie życia. Czyli ten okres zimowy, gdy wiele osób uważa ten okres za taki piękny, spokojny czas odpoczynku, to u mnie jest wręcz odwrotnie. I dokładnie tak samo w magicznej oazie. Czas, który jest czasem zimowym, to jest u nas pora deszczowa, czyli czas, w którym łączymy wszystkie nowe istoty z ziemią, czyli sadzimy drzewa, sadzimy krzewy, staramy się różne rzeczy zmienić, na przykład zmienić miejsce dla różnych roślinek, które na przykład z biegiem czasu są coraz większe, coraz silniejsze i wiadomo, jak w przyrodzie pewne rzeczy trzeba zmienić tą strukturę. I to jest taki moment, w którym bardzo, bardzo wiele prac się kumuluje, a w ostatnim czasie jeszcze przybywa praktycznie na każdy rytuał dla Matki Ziemi, który ma miejsce w pełni Księżyca, przybywa coraz więcej osób. Jest to też związane z ogromem pracy z mojej strony, aby wszystkich poinformować, aby wyjaśnić pewne rzeczy, aby to wszystko przygotować, a później również ogarnąć energetycznie. Dlatego w ostatnim czasie było mnie o wiele mniej, na przykład była mniej obecna na wszystkich tych mediach społecznościowych i tak dalej, ponieważ musiałam przemyśleć pewne rzeczy, zastanowić się, jak ogarnąć taką ilość osób, ilość obowiązków, ilość nowych obowiązków, ponieważ Siła Wyższa przekazała mi również bardzo wiele nowych zadań do wykonania i w pewnym momencie musiałam usiąść i zastanowić się, i to naprawdę tak głęboko, jak to wszystko pogodzić. I myślę, że po tym okresie mam gotowe rozwiązania, czyli pewne rzeczy się usystematyzują i bardziej ułożą, ale no niestety było to związane właśnie z tym brakiem moich filmów, brakiem artykułów, nie pojawiały się one tak często. I również oczywiście na listy miałam bardzo wiele opóźnień, aby odpowiedzieć na listy osobiste. Czy również terminy się wydłużyły na przepowiednie, na rytuały, na analizy. To wszystko potrzebowało jak gdyby więcej czasu. I co jest ważne dla mnie osobiście, to myślę, że ten czas był bardzo piękny i owocny. I dla mnie, i dla Ciebie. Bo nawet jeżeli
śledzisz mnie stale, to wiesz, że ta przerwa jest również takim momentem, w którym można bardziej skupić się na sobie i pewne rzeczy przeanalizować i tak dalej. W ostatnich miesiącach bardzo wiele się zmieniło. Dookoła nas bardzo wiele się zmieniło. Gdy patrzę wstecz, jeszcze kilka lat wcześniej, to pamiętam, jak robiłam moje pierwsze filmy, to jeszcze nikt wielce tych tematów nie poruszał, a w tej chwili to są setki osób, które rozmawiają na tematy energii, na tematy magiczne, na tematy energetyczne. I jest to takie właściwie niesamowite wrażenie, gdy patrzę wstecz i kiedyś byłam jak gdyby sama, na przykład z filmami, a w tej chwili jest takie bogactwo osób. Jest to niesamowicie pozytywne, że tak wiele się zmienia, że tak wiele osób zaczyna się zastanawiać, że jest coś więcej i tak dalej. I cieszę się, że mogłam być takim impulsem dla wielu osób, które zdecydowały się publikować swoje zdanie, swoje filmy, swoje artykuły, prowadzić blogi. To jest niesamowite wrażenie, gdy tak patrzy się ileś tam lat wstecz. Tak samo z weganizmem. Pamiętam, że ja w roku 2008 pojawiła się moja książka Magiczna Kuchnia. To jeszcze w naszym kraju, w Polsce, to było takie, było wiele osób, które były na diecie wegańskiej, ale było bardzo mało publikacji, było bardzo mało artykułów, filmów na ten temat. A teraz po prostu wszędzie dookoła są ludzie, którzy zostali jak gdyby pozytywnie zainfekowani i teraz oni przekazują tą wiedzę dalej i dalej. I to jest niesamowite, to jest bardzo, bardzo piękne. I to jest właśnie taka pozytywna energia, która szerzy się wokół nas. Nazwijmy ją energią światła. Wiadomo, że nie wszystko złoto, co się świeci, czyli różne osoby wykorzystują również pewne tematy, pracują dla tej strony mroku i pod pozorem tego, że pracują z aniołami, pod pozorem z tego, że pracują ze światłem, pracują z demonami i z mrokiem i ściągają różne dusze do siebie i w pewien sposób je uzależniają, czy korzystają z ich energii. Ale ja jestem pewna, że każdy czuje to w głębi własnego serca. Czuje to, jak działa dany przekaz, jak działa dany artykuł, jak działa dane zdjęcie. To wszystko odczuwa się wewnątrz, we własnym sercu, nie w rozumie, we własnym sercu. I to serce podpowiada nam, to jest dla mnie w tej chwili dobre, a to jest dla mnie w tej chwili złe. I może teraz w tej chwili odpowiem na pewne pytanie, które się pojawiło. Zadał je Sebastian. Uważam, że jest bardzo, bardzo ciekawe i troszeczkę obrazuje to wszystko. Ja przepraszam, że tutaj teraz pstrykam, ale chciałabym sobie to otworzyć. Tak, to zamknąć. I już mamy pytanie. To pytanie niesamowicie pasuje do całości tego przekazu. Sebastian zapytał mnie, 3 dni temu to było, rozmawiałam w tym tygodniu z jedną bretarianką. Ma kanał na YouTube, prowadzi też satsangi. Według niej najlepszy dla naszego ciała jest bretarianizm, a później dopiero dieta surowa. Wcześniej była na surowej. Twierdzi, że wszystko, co jemy, obniża nasze wibracje, nawet owoce i woda. Wody nie potrzebujemy, bo nasz organizm sam z siebie wytwarza 1,5 litra śliny dziennie, czyli tyle, ile potrzebujemy płynów. Według niej jedzenie jest największym programem ludzkości i promuje świadomość bretariańską. Wygląda dobrze, ja osobiście myślałem, że nawet jest jedzenie intuicyjne, a ona twierdzi, że nie, jedzenie jest najlepsze. Na próbę sobie zrobiłem suche 24 godziny. Pamiętam, że mówiłaś na jednym filmiku, że nie polecasz bretarianizmu. Próbowałaś? Napisz coś jak możesz. Nie planuję przechodzić na bretarianizm na chwilę obecną. Koniec cytatu. I tutaj chciałabym ten temat poruszyć. To jest właśnie to, o czym mówiłam, że pojawia się tyle osób, tyle filmów, tyle przekazów i w naszym własnym sercu odczuwamy, co jest dla nas dobre, a co jest dla nas złe. I ja uważam od samego początku, od kiedy tworzę moje filmy, a jest to już bardzo, bardzo długo, już może z 10 lat, że wszystko, co ktoś nam mówi,
że jest dobre i to jest najlepsze i nie ma czegoś lepszego i tylko ta osoba ma rację, to takich rzeczy radziłabym unikać, ponieważ uważam, że każdy z nas ma inną drogę. Każdy z nas jest inny. Każdy. Każdy pająk jest inny. Nie ma dwóch identycznych pająków. Nie ma dwóch identycznych mrówek. Nie ma dwóch identycznych liści. Nie ma dwóch identycznych drzew. Nie ma dwóch identycznych ludzi. Czyli to, co jest dobre dla jednej osoby, wcale nie jest dobre dla drugiej osoby. I to jest dokładnie tak z jedzeniem, to jest dokładnie tak z praktyką duchowości i ze wszystkim dookoła, co nas otacza, ze wszystkim. Czyli na przykład na moim przykładzie, ja piję około 2 litrów wody w czasie 2 godzin. I to jest dla mnie idealne. I gdy jestem na świeżym powietrzu, jest na przykład pora deszczowa, to potrzebuję mniej wody, czyli piję wówczas na przykład 2 litry wody na 4 godziny. A gdy jest pora sucha i jest bardzo dużo słońca, gdy pracuję na komputerze, potrzebuję tych 2 litrów co 2 godziny. I to jest dla mnie stan idealny. Natomiast biorąc pod uwagę połączenie genetyczne, czyli gdy weźmiemy tą całą wiedzę, która została stworzona w ramach systemu, to biorąc pod uwagę kod DNA, powinna mieć coś podobnego do moich rodziców. A moja mama potrafi wypić dziennie 1 filiżankę kawy i może 1 kompot. I to jest wszystko. Czyli to są 2 filiżanki. Z tego kawa jeszcze wyrzuca wodę z organizmu. Więc liczmy tylko 1 szklankę wody i ona czuje się wspaniale. Czyli wyobraźmy sobie, że takie teorie są bardzo niebezpieczne, bo to są takie teorie, które mówią, tylko jedna religia jest dobra, tylko to jest dla Ciebie najlepsze. Tylko takie jedzenie jest dla Ciebie najlepsze. Tylko to i tylko tamto. Nie. Każdy z nas jest inny. I to, co jest dla jednego jest dobre, dla innego wcale nie musi być dobre. Czyli to jest również związane z tym wszystkim dookoła nas. Jedna osoba potrafi oglądać wiadomości, które są w 90% negatywne, może nawet w 100%, i jej to nie przeszkadza. Ona tego jak gdyby nie przejmuje do siebie, tylko ma taki filtr, gdzie to odrzuca. A druga osoba ogląda wiadomości, automatycznie przeżywa, co się wydarzyło i takie wiadomości mają na nią niesamowicie negatywny wpływ. Tak samo wygląda to z każdą inną dziedziną życia. Jedna osoba będzie się czuła wspaniale, uprawiając na przykład bieganie. Natomiast inna osoba będzie się czuła tragicznie, ponieważ to nie jest sport dla niej. I dlatego takie mówienie, że tylko bieganie jest najlepsze, albo tylko joga jest najlepsza, albo tylko dieta taka czy inna jest najlepsza, po prostu mijają się z prawdą, ponieważ każdy z nas jest inny i to jest właśnie również ta boskość, ta siła boskości, że ta siła wyższa, ta siła stworzyła każdą rzecz inną. I to jest również taka sytuacja, o którą bardzo często wiele osób mnie pyta na temat Ziemi. Dlaczego Ziemia jest taka ważna? Dlaczego Pani Mario, dla Pani to jest takie ważne, aby uzdrowić Ziemię, aby wszystko było tutaj w harmonii, aby przywrócić tą boskość w każdej dziedzinie? Przecież naukowcy już odkryli ileś tam innych planet, na które możemy się przenieść i będziemy tam mieć naszą drugą Ziemię. Dlaczego? Ponieważ nie ma drugiej identycznej Ziemi. Tak jak nie ma drugiej Marii Bokardi. I tak jak nie ma drugiej identycznej osoby jak Ty. To może tak w kilku słowach. Teraz następna rzecz, która jest ważna, to 28 marca, czyli już niedługo, mamy Rubinowy Nów Księżyca. To jest nasze kolejne spotkanie i to jest typowo energia pewności siebie, energia aktywności, energia, aby pokochać siebie, aby iść własną drogą
właśnie tą drogą indywidualną, bo nie ma drugiej takiej samej osoby jak ty. Czyli w czasie tego spotkania, jeżeli potrzebujesz właśnie takiego wsparcia siły wyższej na twojej drodze, która jest tylko i wyłącznie twoja, niepowtarzalna, to właśnie to spotkanie będzie to poruszać. W tej chwili zostały mi jeszcze dwa wolne miejsca, ponieważ wczoraj kilka osób musiało zrezygnować z różnych względów, ponieważ to spotkanie jest w tygodniu i nie każdy może się ze mną połączyć telepatycznie, szczególnie na innych kontynentach, gdzie jest to na przykład środek dnia lub środek nocy. I jest to czas na przykład, gdy te osoby są w pracy, dlatego jeszcze te miejsca pozostały, można, jeżeli jest Ci to potrzebne i jeszcze nie jesteś zapisana czy zapisana na to spotkanie, to jeszcze te dwa miejsca są, można do mnie napisać. Również spalanie problemu ma miejsce w czasie nowiu księżyca, czyli to typowe fizyczne spalenie Twojego problemu przeze mnie. I tutaj również bardzo wiele osób mnie o to pytało, że już tak mało dni zostało i te listy na pewno nie dojdą na czas. Tak, już zaplanowałam jeszcze jedno spotkanie w kwietniu, ponieważ już widzę, że najwięcej zamówień było w tym tygodniu, a gdy biorę pod uwagę, jak działa nasza poczta, nie nasza tylko polska, ale cała ogólnie poczta, to na pewno te listy dojdą z opóźnieniem, dlatego będzie jeszcze jedno spalanie w kwietniu, czyli co się odwlecze, to nie uciecze. I teraz kolejna ważna rzecz to mam bardzo wiele tematów, które chciałabym poruszyć w kolejnym czasie. Są już zaplanowane i jednym z nich jest temat apokalipsy. Do tego tematu zadaliście mi mnóstwo pytań w ostatnim czasie. Chodzi o datę 23 września tego roku, bieżącego roku. Chodzi o specyficzny układ planet, który jest widoczny z Izraela i który dokładnie obrazuje słowa zawarte w Apokalipsie, czyli układ panny i panny w koronie obleczonej w słońce i u jej stóp jest księżyc i ma na głowie wieniec z 12 gwiazd. Temat bardzo, bardzo ciekawy, szczególnie dlatego, że w tej chwili zaczęła się już panika i to na masową skalę, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Jest to temat, myślę, że o wiele silniejszy niż rok 2012, gdy większość ludzi oczekiwała końca świata, a mówiłam Wam od samego początku, że nie będzie to miało miejsca, ale jednak większość ludzi była w tej panice i każdy tego oczekiwał. Tym razem data jest ważniejsza. Ważniejsza ze względu na to, że praktycznie na całej kuli ziemskiej, praktycznie, ta religia oparta na Piśmie Świętym jest bardzo aktywna i ta data zostanie w pewien sposób energetycznie wykorzystana. I to jest temat bardzo, bardzo ważny i zauważyłam to już w tym momencie, gdy pisałam sobie do mojego kalendarza, jak chciałabym ten temat omówić i zaczęłam pisać różne rzeczy po kolei, że to chciałabym omówić, to, 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 później będzie miejsce na pytania, o które prosiłam na moim blogu i na Facebook. I w tym momencie, gdy to wszystko napisałam, nacisnęłam zapisz i komputer tego nie zapisał. Napisałam więc to po raz kolejny, napisałam zapisz, znowu komputer tego nie zapisał. I tak się zdarzyło chyba z 6 albo 7 razy, ponieważ, moi drodzy, jest to naprawdę bardzo ważna data. I tu nie chodzi o to, żeby się tego bać, tylko żeby sobie zdać sprawę z tego, co się dzieje aktualnie w energiach, jak to się będzie kumulować w kierunku tej daty. I większość osób, które śledzą mnie praktycznie codziennie, wiedzą, że ostatni rytuał dla Matki Ziemi był również bardzo, bardzo ważny. Ja typowo wezwałam na ten rytuał, szczególnie wszystkich pracowników światła, wojowników światła i tak dalej. I już
na tym rytuale bardzo silnie tę energię było czuć i na pewno w kolejnych miesiącach będzie to jeszcze bardziej czuć. Dokładnie po rytuale dla Matki Ziemi ja straciłam dwie ukochane przeze mnie istoty i potrzebowałam również kilku dni, aby dojść do siebie, ponieważ ta śmierć nie była naturalna, to była raczej śmierć systemowa, nazwijmy to tak, eutanazja zwierząt. Ja nie miałam na to wpływu, nie mogłam tej decyzji zmienić, ponieważ zwierzątka te nie były pod moją opieką. I dokładnie, bardzo pięknie w cudzysłowie widać, w którym kierunku ta energia zmierza i jak to mniej więcej się rozwija. I uważam, że temat jest bardzo ważny, dlatego jeżeli masz pytania do tego tematu, bardzo proszę, napisz do mnie przez e-mail lub na moim blogu jest formularz kontaktowy, tylko ja widzę te pytania, lub na Facebook można mi też wysłać przez Facebook pytania. Jeżeli cokolwiek się pojawi, cokolwiek Cię interesuje, po prostu zapytaj, a ja postaram się w tym temacie dokładnie to omówić. I mam nadzieję, że technika nie będzie przeszkadzać. Dobrze, to na dzisiaj mniej więcej wszystko. Te rzeczy chciałam poruszyć, które uważam za ważne. Przed nami spotkanie Nowiu, spalenie problemów w czasie Nowiu, a potem mniej więcej pojawi się moje słuchowisko. Ja dokładnie pamiętam wszystkie inne tematy, czyli temat duchowości, pytania osobiste do mnie i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest zapisane, tutaj nic nie uciekło, nie umknęło, ale również mam bardzo wiele ciekawych, interesujących rzeczy, przekazów, zadań, które pojawią się w kolejnych miesiącach. I jeszcze raz dziękuję za ten piękny czas spędzony ze mną w tej chwili, za ten czas poświęcony na to, aby spotkać się ze mną, wysłać tego, co chciałam powiedzieć. I życzę Ci wszystkiego najwspanialszego i dbaj o siebie, dbaj o harmonię wokół Ciebie, o harmonię wewnątrz Ciebie, ponieważ jesteś również zbiorem tysięcy małych komóreczek, które żyją, czyli takich tysięcy małych istotek, które są w Tobie. Dbaj o nie, wybierz drogę, która jest idealna dla Ciebie. I to jest takie piękne przesłanie zwierzęcia mocy, niedźwiedzia polarnego. Gdy straciłam moje dwie istotki, to właśnie to zwierzę mocy towarzyszyło mi w tym czasie, gdy musiałam pewne rzeczy zrozumieć i wyciągnąć z tego wnioski, a również przygotować się na kolejne miesiące. I wszystkie przesłania wykorzystałam, oprócz tego jednego, ponieważ staram się to robić codziennie, ale to przesłanie jest takie piękne i takie symboliczne i szczególnie właśnie na ten czas teraz naszego rubinowego Nowiu Księżyca, ale również kolejnych miesięcy do tego 23 września. Niedźwiedź polarny żyje w skrajnych warunkach, czyli kompletnie skrajne warunki. Chyba prawie żadne zwierzę nie żyje w tak skrajnych warunkach jak niedźwiedź polarny. I ono uczy bardzo wielu rzeczy. Jeżeli chcesz, to również omówię. Może napiszę artykuł na bloga. Jeżeli chcesz, abym ten temat poruszyła, napisz w komentarzu tutaj pod filmikiem. Ale uczy nas również jednego. Niedźwiedź idzie zawsze swoją drogą i zawsze idzie po świeżym śniegu i zostawia za sobą ślady. Niedźwiedź polarny nigdy nie idzie drogą, którą cokolwiek innego szło przed nim. Czyli widzisz, co robi owca? Owca zawsze idzie za tyłeczkiem poprzedniej owcy. Natomiast niedźwiedź polarny zawsze sam idzie przez świeży śnieg i zostawia za sobą ślady. Nie idzie po śladach innych. I to jest takie przesłanie, aby nigdy nie kopiować tego, co robią inne osoby. Nie kopiować ich sposobu na życie, nie kopiować ich pomysłu biznesowego, nie kopiować ich sposobu życia, sposobu odżywiania, sposobu na wszystko inne, ponieważ każdy z nas jest inny. I pełnią życia możemy żyć tylko i wyłącznie, idąc naszą własną drogą. Może zainspirować się jakimś pomysłem od innej osoby, ale mimo tego
stworzyć swoją własną drogę. Zawsze iść po świeżym śniegu i zostawiać za sobą ślady, a nie chodzić po śladach innych. Bo idąc śladami innych, ty kopiujesz drogę, kopiujesz ich życie, kopiujesz ich pomysły, kopiujesz to i tamto. I to nie jest twoje. Czyli nigdy nie odczujesz spełnienia, idąc śladami innych. Spełnienie odczujesz tylko i wyłącznie, idąc twoją własną drogą. Twoją drogą twojego serca. Czyli nie rozumu, tylko serca. To, co mówi ci twoje serce, zawsze to jest ta właściwa droga. A wszystkie systemy, wszystkie ograniczenia, wszystkie energie demoniczne, wszystkie negatywne energie bazują na tym, aby stworzyć owce, które zawsze idą za tyłeczkiem drugiej owcy i które pasterz prowadzi. Czyli one potrzebują kogoś, kto im powie, co jest dobre, co jest złe i one to robią. To nie jest tak, że one zainspirują się, a ten pomysł mi się podoba, jest zgodny ze mną, ale ten już nie. Tylko one dokładnie robią wszystko to, co ta osoba, guru, przewodnik duchowy, mistrz duchowy, kapłan, czy ktokolwiek inny im mówi. Czy na przykład prezydent, czy jakiś urzędnik. Zawsze trzeba iść drogą swoją własną, niepowtarzalną. Bo to jest takie po prostu ogromne podziękowanie dla siły boskiej, uznanie tej boskości, która stworzyła każdego z nas inaczej. Każdy z nas jest inny. Czy nie jest to piękne? Czy nie jest to wyjątkowe? Dlatego motywacja na kolejne dni. Zrób sobie listę takich rzeczy, które najbardziej kochasz lubić, kochasz, które kochasz robić. Rzeczy, które cię uskrzydlają. Rzeczy, które są tylko i wyłącznie twoje, rzeczy, które są zgodne z twoją drogą, twojego serca, nawet jeżeli inni tego nie akceptują. I podziękuj tej sile wyższej za to, że stworzyła cię energetycznie, stworzyła cię w takiej formie, że nie ma drugiej takiej samej osoby. Dopóki jeszcze nas nie sklonują, nie ma drugiej takiej samej osoby. I tym kończę nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za uwagę i do kolejnego spotkania. Twoja Maria Bukarti.